Shadow the Hedgehog i Sonic the Hedgehog. To brzmi jak wstęp do bardzo poważnego fanfika. Więc... gramy w Sonic EXI First Blood PC Port. Czy jest fajne, ale... wow! Ale jest tu Shadow i mogę robić tak, więc jest bardzo fajne. Shadow to jest pik postać w Sonic. Widzę go w tle! Okej, to już mi się podoba. Ja to mówię bardzo często, ale... morda tego Sonika w tle była tak creepy. Dobra, Sonic, znaczy Shadow biegnie. On się zre... mogę go? Okej, czemu on ma G w oczach? GG? Nie wiem, ładem. Okej. To był dźwięk z Rec Rooma. Pamiętasz to? Czemu są dźwięki z Rec Rooma? Rec Room jest świetną grą. Grałem tak dużo w Rec Room. Co powiesz na gry? Jak za starych, dobrych czasów. Co to był za śmiech? Wow! A ja mam uciekać, dobra, rozumiem. Padł, uciekaj. A mogę go... on jest wolny. Wow! Okej. Może jednak mogłem uciekać. I co teraz? Nie, no nie mogę brać tego na poważnie z tym dźwiękiem z Rec Room. To intro dopiero było. Czemu te dźwięki? Czemu te dźwięki? No nie mogę. W ogóle fajne oczy się pojawiły temu Shadowowi. Okej, czy tam mam pasek HP w rogu? O. Dobra, więc to już będzie trudne. Już to widzę. To jest ten typ. Ten typ fangame'a Sonica XF, w którym... no, co on robi? A, ja HP tracę jako mnie, ale... jakby co mam zrobić? To jest... ja nic nie mogę z tym... o! Ja nic nie mogę z tym zrobić, że on mi wyskakuje z takiego kątu, gdzie ja nawet nie wiem, że on... w sensie, że nie mam go uniknąć. Chyba, że mam pomysł. Chwila. Okej. To chyba nie tak. No cholera! O! No, świetnie. Tutaj też jest. No nie mogę z tą grą. No jak to przejść? A jestem dobry, nie będę to speedrunował. O, no i już. Czy ja mam wall jumpy? Nie wiem, dobra. Jak to przejść? Bo jakby nie widzę na razie drogi. Nie ma drogi. Czemu to mnie daszuje do przodu? Muszę wiedzieć, w jakim momencie wylądować. Na pewno nie w tym. To jest możliwe do przejścia. Okej. O, dobra, jest dalej. Czy to jest... każdego dnia czekamy, aby zobaczyć syna jeszcze raz? Nie chodziło o słońce? A jak jest, niech będzie, że syna chcą zobaczyć. A, czy jednak syna. Nie jesteś synem Kaja. Kim jest Kaja? Na początku też Sonic powiedział Welcome Kaja, czy coś w tym stylu. Ale nadal życzę ci szczęścia z twoimi planami? Torturous Plains? Nie wiem, czy znaczy Torturous, a Plains nie wiem, czy chodziło o dolinę, czy o plany. Niech Bóg ma cię w opiece, kiedy to nadejdzie. Co ja w ogóle mówię? On nie istnieje. Wow. Biedna Emo Cream. Okej, i co teraz się dzieje? O! Let me just finish this myself. Gra się chyba zepsuła przez... A nie, on gada. Okej, jest gra, jednak działa. Coś tam mówił, że chce dokończyć to samemu, ale... Ale potrzebuje pomocy. Co? Co? O! Chwila. Okej. Kolejny level. Znaczy kolejny quest. Dobra, możemy wracać. O, spacja, dobra. Czy jest kolejny level, na którym będę mógł zginąć? Czy mogę po prostu biec? Na razie po prostu... Wow! Co to jest? Nie mogę z tym nic zrobić, nie. O! O! Dobra, miałem tu iść. O nie, tam było wyjście! O! O! Dobra, jestem, żyję. Nie, nie mogę tu wyjść teraz. Po prostu idę w prawo nadal. O nie, chyba za daleko. Chyba za daleko. Dobra, czy ja na pewno mam tam iść, bo... No to wychodzi, że tak, ale... Ale nie mogłem wejść w te drzwi, czy co to tam jest. Cześć, creepie. No bo tak, klikam strzałka w górę, w dół, spacja. Spacja wcześniej zadziałała. Może kliknę, nie wiem. Knuckles, Knuckles, Shadow, może zdecydujesz się tam wejść. Knuckles, proszę... Czemu ja mówię Knuckles? No, nic nie działa na tej klawiaturze. Aha... Ja chyba mam... No ale przecież... Chyba, że muszę... Chyba, że kliknę w grę? Nie wiem. No bo to są te takie interkomy. O, teraz działa. Okej, przeskipowałem całe. Voice actor naprawdę miał podatki do zapłacenia. Brzmi świetnie. Dobra, bardzo się cieszę, ale... Mogę kontynuować? O, teraz mogę. Wow! Dobra, trzeba uciekać. I znowu będę krzyczał pewnie. O nie. No co? Czemu mnie tu aż cofnęło? Czemu mnie aż tutaj cofnęło? Ej, to jest irytujące, bo będę musiał teraz za każdym razem słuchać tego, jak on mówi, że on to zrobi samemu, po czym mówi, że musi poprosić jeszcze kogoś innego. Czemu mnie aż tam cofa? Bez sensu. No i ja pier... Okej. Świetnie to zrobiłem. O, dobra, jest. I działa! Ostatni raz próbuję. O, działa, dobra. Co? Okej, dobra, przynajmniej teraz mnie nie zastosowało, jak on mnie złapał. Dobra. A więc przechodzimy do pokazania fanartu. Nie no, ja nie mogę. Spojrzałem, ile ta gra trwa. Filmik luigikida 15 minut. Dobra, przejdę sobie na szybko. Ja nawet w połowie jeszcze nie byłem. Czemu on potrafi grać w grę, a ja nie? Więc przechodzimy do pokazania fanartów. Ja tą grę dokończę, może kiedyś, może. Wydaje się fajna, więc może następny odcinek to będzie, jak ja to przechodzę. Więc mamy kawową furas, nie wiem jak to nadal powiedzieć. Mamy ewolucja Tymka. Tymoteusz level 2, Tymek level 1. Wspaniały, to... Ja nie wiem, czy czasami po prostu fanartów Tymka nie będę mu dawał, żeby on na streamach pokazywał, bo jeszcze mu o tym nie powiedziałem, ale chcę go wygonić, żeby streamy robił. No, zmuszę go, żeby grał tam w gry EXE. No i jest świetny, no, Sonic EXI. Naprawdę cudowny. No, naprawdę się podobają arty od tej świetnej osóbki. Dziękuję za nie. Jest już więcej, ale tak jak mówię, po kolei wszystkie chcę pokazać, dobra? Wspaniałe są, dziękuję. I tu jeszcze kolejna osoba, która wiem, że czeka na pokazanie fanartów, bo jest ich też od niej dużo. Jest to Folii i te arty są świetne. Podoba mi się ten taki prosty, kresówkowy art style. jest nawet Tymen. Tutaj się nawet Noko znalazł, ale no, nikt nie wie, jakie on ma OC, bo takie to jest problem, że on nie ma. I po prostu podoba mi się, że rysujecie Ichigo z Bleacha, z jego profilowego, więc... O, chwila. O, ale gówno. Chociaż można osadzić klejnot? Dobra, niech będzie. Więc... Cudowne fanarty. Tutaj jest nawet z Billy Bust Up. Ja nie poznałem tej postaci, bo o Billy Bust Up też się nie interesuje zbytnio. Te mi się podobają, bo to wyglądają jak te takie cut-iny z Persony, jak się krytyka robi. Więc nie wiem, czy to była inspiracja, ale tak mi się skojarzyło, więc cudowne. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!